A to spotykamy się dzisiaj na konferencji prasowej tutaj w scenie Relax, gdzie jest przedstawiany repertuar na jesień i zimę, najbliższy rok. Co będziemy mogli dzisiaj właśnie na tej scenie, znaczy nie dzisiaj, tylko w najbliższym czasie na tej scenie zobaczyć? Ciebie będziemy mogli zobaczyć w kilku spektaklach, no właśnie w jakich? Opowiedz. No ja, scena Relax to jest taka scena matka, bo tutaj pierwsze produkcje robiliśmy wspólnie. Zapraszam na Małe Zbrodnie Małżeńskie, to jest spektakl o miłości. Taki i komedia, i jest dużo wzruszeń. To jest opowieść o miłości, o tym, o związku po 20 latach, o tym, jak się kochamy i co sobie potrafimy zrobić z miłości, z przymrużeniem oka. No, a drugi spektakl to jest Wstydź się z Jasią Brodzik, który jest taką aktorską petardą, oni im tak mówią, jak również spektaklem o różnych zawiłościach kobiecych, o wstydzie kobiecym, ale nie tylko kobiecym, bo o wstydzie w ogóle. No i to jest rzeczywiście cudowna komedia, gdzie mamy tłumy, które się świetnie bawią i ja myślę, że właśnie w tych pandemicznych czasach starałam się, żeby nieść ludziom w naszych spektaklach radość i to, żeby przez dwie godzinki zapomnieć o Bożym świecie i po prostu się bawić. Żeby się wyłączyć trochę od tych problemów codziennego. Co nam ta sieczka, która i medialna, i polityczna nam daje. Więc, funduje na co dzień niestety. Więc scena Relax też jest takim miejscem przyjemności. Właśnie relaks i to ma być relaks, naprawdę. Dopytam, czy tutaj w relaksie będziemy mogli zobaczyć tylko te spektakle, czy gdzieś będzie również ruszał w trasę, te spektakle ruszą w trasę, gdzie będziemy mogli na przykład w innych miastach Polski zobaczyć ten spektakl? Tak, ruszą w trasę już 1 października. Mamy pierwszy wyjazd spektaklu Wstydź się. Jedziemy do Łodzi, będziemy grali w scenie Monopolis, bardzo zapraszam, bo po spektaklu też spotykamy się z publicznością, zrobimy taki panel, taką rozmowę o kobiecości, o wstydach, to co zawsze robimy. Jeżeli chodzi o spektakl Wstydź się, zawsze spotykamy się z widzkami, zawsze rozmawiamy, mamy czas po spektaklu, żeby nie od razu uciekać. Jeżeli chodzi o Małe Zbrodnie Małżeńskie, to też w scenie Monopolis też będzie nas można w Łodzi zobaczyć. No i śledźcie Państwo, bo już mamy jakieś tam, powoli tworzy się trasa po Polsce. Gdzie można to śledzić? I w social mediach, czy gdzieś jest strona internetowa, gdzie można zobaczyć cały harmonogram? W social mediach zawsze na mojej stronie ja to udostępniam, na stronie Fundacji FETA, a jeżeli chodzi o spektakle w relaksie, no to oczywiście na stronie sceny Relax. A w scenie Relax, kiedy dokładnie będzie ten pierwszy spektakl? Wstydź się będzie już 28 października, a Małe Zbrodnie Małżeńskie gramy 21 października. Także zapraszam bardzo serdecznie, można wejść na stronę, kupić sobie bilet i ja myślę, że nie będziecie Państwo żałować. Pięknie dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego. Powodzenia. Wszystkiego dobrego i wszystkiego dobrego Państwu. I do zobaczenia w teatrze.